też trzeba bardzo uważać, dobrze przechowywać, żeby właśnie, właśnie nie otruć kogoś, no bo to jest jednak surowa ryba, czyli musimy ściśle przestrzegać procedur, jeżeli ją mrozimy, rozmrażania, aha, a jeżeli ją przechowujemy, to w odpowiednich temperaturach. To jest bardzo szalenie ważne. Nie? A jak na przykład maczamy, to jakby tylko ten dół, czy całość mogę tak? Możemy odtoczyć? Całość, zależy kto jak lubi. Najlepiej jest dół. Jeżeli sos sojowy sobie powoli, jak weźmiemy sobie kawałek sushi, ja wezmę ten, który jest jeszcze, o, i pozwolisz, że skorzystam sobie z twojego sosu, to pokażemy, że jeżeli włożymy go do sosu i sos sobie zaczyna sam przenikać, znaczy, że jest dobrze zrobiony. Bo cały pis polega sushi na tym, żebyśmy my nie gnietli ryżu, tylko żeby między tym ryżem było powietrze. I to jest najważniejsze. Wtedy jak jemy, to nie jemy bułki, tylko jemy dobre sushi. I bardzo ważne jest, żeby tego ryżu nie dogniatać.